przy granicy miasta Sieradz, na terenach gminy Burzenin i innych, Niemcy zorganizowali wielki poligon. Już w 1941 roku wysiedlili wiele rolników, prawda? Zburzyli wiele wsi i wybudowali bardzo dużo drewnianych i niedrewnianych murowanych baraków, w którym przebywali bez przerwy żołnierze niemieccy aż do wyzwolenia. Tu właśnie była ta granica tego poligonu, gdzie stoimy przed Sieradzem, gdzie był szlaban, gdzie nie wolno było żadnemu mieszkańcowi tych terenów tą drogą przebyć dalej w głąb poligonu. Jesteśmy przed dużym schronem, który pozostał do dziś nierozebrany. W 1944 roku nasza organizacja AK była mocno zainteresowana tu na terenie byłego powiatu sieradzkiego wybuchami pewnych pocisków. Ten poligon, który ciągnął się od lewego brzegu rzeki Warty aż pod szosę, która prowadzi od Sieradza do Złoczewa, był prawdopodobnie jakby taką tarczą dla tych pocisków, które były wypuszczane w roku 1944. Ile ich padło tu na teren poligonu, tego nie ustaliłem, bo tu był dostęp dla naszej organizacji trudny. Natomiast o tych wybuchach poza poligonem, to myśmy prawie o każdym wiedzieli, że nieraz moi ludzie z organizacji AK pierwsi dochodzili do tych lejów niż Niemcy. O każdym wybuchu składali meldunki. No, najlepsze meldunki, takie dokładne, opisowe, składał mi dowódca kompanii AK Teodor Skrzypiński, który mieszka we wsi Kliczków. Te bomby przeważnie padały...